Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy kolejny nowy odcinek z serii Molar Travel, Pancerne Biuro Podróży i dzisiaj witam was na praktycznie nowej mapce Ardeny Lato. Czemu mówię nowej mapce? Zaraz ktoś powie: Molar, co ty pieprzysz, przecież Ardeny już dawno były. No moi drodzy, były, ale w zimie. No tak. I powiem wam szczerze, że w zimie to ta mapa była taka miałka, taka, nawet nie mam pojęcia jak ją nazwać, taka do dupy po prostu, tak szczerze. Jest tak strasznie biała w tej zimie, że po prostu nic nie widać, wszystko nam się zalewa, po prostu gramy na białej mapie, tylko czołg się zlekrza, odróżnia. No, Francuzami jak gramy to jeszcze lepiej, bo jedziemy niebieskim czołgiem, prawda? Także całkowicie inaczej. Standardowo w dzisiejszym odcinku po prostu sobie objadę tą mapę, coś co nieco pogadam i w dalszej części materiału będziecie mieli Ardeny w trybie zimowym dla porównania jak to wygląda. No powiem wam szczerze, że fajnie to wygląda. Teraz wpadłem na kamień i tak patrzę, że ta rzeka jest, już nie jest zamarznięta, no bo no, lato, halo, molar. No, ale powiem wam szczerze, że naprawdę teraz ta mapa wygląda, nabrała kolorów, jest bardzo, bardzo jasna, powiem wam szczerze, jest taka naprawdę bardzo fajna, podoba mi się. Teraz mi się dużo bardziej podoba, jest dużo lepsza niż wcześniej. Kiedy nie przejedziemy, niestety, może LC-kiem, ale 49 na pewno nie. Zobaczcie, koryto rzeki nie jest takie głębokie, także super. Naprawdę bardzo fajnie, ale tory, gdzie były tory? A tu są tory, tak? Tak, tu są tory, no właśnie. Tak mi tych torów brakowało, coś mi tutaj inaczej to wygląda troszeczkę. Może tak, może mur dookoła chyba tego kościoła nie jest zniszczony. No nie wiem, tak szczerze nie wiem, nigdy w życiu nie przyglądałem się temu. No, ale cóż, mówiąc szczerze, czy lato jest lepsze? Jest dużo lepsze. 300 razy lepsze od zwykłych Arden zimowych. Na trybie letnim powiem wam szczerze, że będzie mi się przyjemnie grało. Po prostu będę wchodził, o, Ardeny lato, super. A nie jakby, jak jest w przypadku wersji zimowej, czyli że, o, Ardeny zima, super, normalnie kosmos. Nie, tutaj będzie naprawdę inaczej, bo ta mapa jest w końcu jasna, przejrzysta, zielona, naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Czy zmiany na plus? Oczywiście, że zmiany na plus. Jak najbardziej, takie zmiany są jak najbardziej mile widziane w naszej grze. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze kawałeczek. Chcę zobaczyć, jak wyglądają tutaj, to dalej będzie... takie kamyczki, co tutaj zawsze się bijemy, czy to było z tamtej strony? No nieważne. No zobaczcie, jakieś górki, nie górki, no teraz to w końcu wygląda. Wcześniej była jedna wielka biała plama, znaczy była. Jest nadal, no. Mam nadzieję, że Ardeny zimą nie będą się tak często trafiały. No, teraz to wygląda. Dobra, dobra, wjedziemy sobie na góreczkę i coś wam powiem. Zobaczcie. Pecetowcy, patrzcie i płaczcie. Dosłownie. U was mapy kończą się po prostu od linii, jest szaro. Teraz powiecie na pewno, no tak, ale przecież będą mapy zmieniane i w ogóle. U was mapy będą zmieniane. U nas to jest od zawsze. I jeszcze ktoś mi powie, że WOT na konsoli jest słabszy? Proszę was. No, także cóż, wszystko jest w porządku, wszystko jest pięknie, zmiany na plus, jeszcze raz powiem, no super, ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej trybów, tym tak jakby, nie mogę powiedzieć dłuższa rozgrywka, bo to jest nieadekwatne, prawda, ale rozgrywka będzie bardziej urozmaicona, także super. Dobra moi drodzy, cóż to wam będę długo tutorial bez sensu. Wbijemy się jeszcze szybciuteńko na mapę Ardeny w trybie zimowym. Tam już oczywiście bez mojego komentarza, bo po co ja wam to będę komentował. Po prostu przejadę się najzwyczajniej dookoła
i tutaj sobie z Parimem będziemy na spokojnie rozmawiać w grupie, ale już wy nas nie będziecie słyszeć. Także cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Jeżeli materiał wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę. My z Parimem lecimy dalej i cóż, moi drodzy, przyjemnego oglądania i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Hej, ludziska! Thank you.